Krajowego, strategia Miejska Strategia Rozwiązania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 i Główny Punkt o Zadaniu Ludzi Proszowanych w Drogi Miejskiego Świata. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, Szanowni Państwo. Przedmiotem mojego wystąpienia jest przedstawienie Państwu przygotowanej przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej jednostki współpracujące z nami, Miejskiej Strategii, projektu Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, której głównym celem dla miasta Gostynia jest podniesienie jakości życia i zrównanie szans wszystkich mieszkańców miasta Gostynia poprzez ukształtowanie sprawnego systemu polityki społecznej, rozumianej również jako polityki socjalnej. Na wstępie, zanim przejdę do omawiania strategii, chciałam przedstawić Państwu, że strategia rozwiązywania problemów społecznych jest to dokument sporządzony po raz drugi, bowiem pierwsza obowiązywała do 2013 roku i obecnie jest przygotowana na lata 2014-2020. Regulację prawną tejże strategii stanowi ustawa o pomocy społecznej, artykuł 17 ust. 1, który mówi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy właśnie opracowanie i przygotowanie tejże strategii. Obecnie dokument został zaktualizowany, a wprowadzone zmiany zostały poprzedzone rozmowami, spotkaniami osób, przedstawicieli różnych jednostek z terenu miasta Gostynia, które zajmują się szeroko rozumianą problematyką społeczną w swojej pracy zawodowej. W aktualizacji strategii wykorzystano również informacje pochodzące ze sprawozdań, dokumentów służbowych, głównie znajdujących się w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz bezpośrednie informacje uzyskane od pracowników socjalnych w ramach pracy terenowej. Ważną częścią strategii społecznej jest wypracowanie propozycji projektowych, głównie związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi. Wzmacnia to system instytucjonalnej pomocy o nowe formy i rodzi partnerstwo organizacyjno-finansowe, co daje szansę na skuteczniejsze działania w sferze łagodzenia problemów społecznych w Gostyninie. Mam tutaj na uwadze to, iż abyśmy mogli ubiegać się o pozyskiwanie środków unijnych, niezbędne jest pisanie takiego dokumentu, zresztą nie tylko w naszej gminie, ale ogólnie całkowicie. Podsumowując, Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 jest aktualizacją dotychczasowej strategii i rozwinięciem, uzupełnieniem dotychczasowych działań oraz założeń programowych realizowanych w obszarze pomocy społecznej w gminie miasta Gostynia. Opracowanie strategii stało się instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji w najbliższym okresie i w odległej perspektywie. Ułatwi także dostęp do funduszy pozabudżetowych, w tym Europejskiego Funduszu, o którym wspomniałam. W większości bowiem przypadków aplikacja o środki pozabudżetowe warunkowana jest wdrożeniem posiadania tejże strategii. Jeżeli chodzi o budowę tego dokumentu, składa się oczywiście ze wstępu, w którym zawarte są regulacje, na podstawie której została ona sporządzona. W dziale drugim przedstawiona została diagnoza sytuacji społecznej w mieście Gostynie. W dziale trzecim przedstawiono działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tutaj na umowę zasługuje, że przedstawiono zadania własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone. Opisana została rola nowej instytucji, jaka funkcjonuje od mniej długiego czasu, asystenta rodziny. Czyli ta nowa strategia została poszerzona właśnie o między innymi coś, czego nie było w poprzedniej, czyli o tak zwaną pieczę zastępczą i zatrudnienie dwóch asystentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Działa również Miejski Zespół Interdyscyplinarny, został omówiona jego rola. Wspomniane zostały projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, bowiem to już jest ośrodek nasz, uzyskuje środki po piątek. I oczywiście została opisana praca referatu do spraw świadczeń rodzinnych, gdzie referat ten zajmuje się przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń, szeroko rozumianych świadczeń rodzinnych, a także funduszem alimentacyjnych. Jeżeli chodzi teraz o taką właściwą, całą sentencję dotyczącą właśnie tejże strategii, to zawiera dział czwarty. I opisano w nim charakterystykę, to znaczy opisano. Przedstawiono główne problemy, które stały się podstawą okazywania tejże strategii, po takiej diagnozie i analizie problemów, jakie są najczęściej spotykane w naszym mieście. Jeżeli chodzi o te problemy, to na uwagę zasługuje problem bezrobocia, bezdomności, problemy opiekuńczo-wychowawcze, problem alkoholowy i narkomania, osoby niepełnosprawne starsze i osoby, które opuściły zakład karny,
a także został wyłączony szeroko opisany problem przemocy w rodzinie. Do każdego z tych problemów został określony cel strategiczny, to znaczy cel szczegółowy. Poza celem ogólnym strategii oczywiście został określony cel szczegółowy, kierunki działań i zostały wspomniane, określono kierunki pomocy, czyli co my przy pomocy innych instytucji, które mają w swojej kompetencji szeroko rozumiane podejmowanie problemów społecznych i ten dokument stworzył, że tak powiem, taką wspólną całość. Ten dokument stanowi 60 ponad stron. Jeżeli Państwo pragną... Nie znam. No właśnie, to jest piękne opracowane. Bardzo dokładnie na 6. Słuchajcie Państwo, co do takich ogólnych zarysów, to jeżeli chodzi o ten projekt, to takie pytanie bardzo, tak, zostałam przedstawione na komisji, natomiast jeżeli chodzi o pytania jeszcze dodatkowe, to służę swoją obecnością. Tak, to zostało zmienione. Tak. Jednostki są pozytywne. Nie ma pytań, ale jeszcze się proszę. Ja mam pytanie związane z sprawozdaniem, czy z przedstawieniem tego programu. Tylko chciałam zapytać się, czy jakby Pani się przygotowała na komisję przyszłą w temacie karty dużej rodziny. Nie, czy by mogła Pani się tam przygotować właśnie, ile takich rodzin jest, co my jako miasto robimy w tej chwili, mogą takie pytanie tak przygotować się na komisję, bo jeśli nie, ta ustawa już miała być podpisana przez prezydenta Tomorskiego, czy tam jest dopracowana, czy już jest możliwość, że ona będzie działała, czy to jako samorząd, no to raczej no to koszty jakieś tam na pewno duże by były i jakby mogła Pani się na komisję przyszła. Dziękuję. Mało powiem, bardziej, będę gotowa mobilna do tego, żeby Państwu przedstawić odpowiednie informacje po parkach tam i pewnych. Dziękuję. Jeżeli nie ma pytań, to opinia komisji rozwoju ustawy tego projektu uchwały. Opinia pozytywna o zmianą nazwy. Ile zostało wprowadzone? Projekt uchwały. Rada Miejska w Brostynie z dnia 20. Uchwała Rady Miejskiej w Brostynie z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020. Podstawa prawna. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się miejską strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Wrocławia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto przeciw? I kto się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 10 osób, przeciw, nikt wstrzymał się, nie było. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. A ja ogłaszam dzisiejszy przerwę. Bardzo serdecznie witam na sali Pani Monity Kielichowicz, naczelnika Wydziału Obrony Miasta. I proszę o zabranie. Szanowni Państwo, chciałabym przedstawić projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad utytułowania Miejskiej Rady i podawania na Polska alkoholowi na terenie gminy miasta Wrocławia w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym odwoławczym wyznaczającym nieważność uchwały w sprawie zasad utytułowania Miejskiej Rady podawania na Polska alkoholowi na terenie naszego miasta. Rada Miejska zasady te określiła w punkcie pierwszym załącznika, stwierdzając, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany na terenie oraz w najbliższej okolicy nieruchomości, na której znajduje się szkoła, przedszkole, placówka oświatowo-wychowawcza, plac zabaw dla dzieci i młodzieży, kościół. Takie uwagi dostaliśmy od wojewody, że Rada Gminy podejmując uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsca rady podawania napojów alkoholowych powinna określić je w sposób precyzyjny, z geometrycznego punktu widzenia, nie zaś ogólnikowo, posługując się niedookreślonym pojęciem najbliższej okolicy nieruchomości. To taka właśnie była pojęcie
na bliższej okolicy nieruchomości, na której znajdują się te miejsca, które przed chwilą wymieniłam, typu szkoła, kościół, placzaka. Dodam, że ustalenia te dotyczą uchwały podjętej w 2003 roku, czyli uchwały 11 lat temu podjętej. Właśnie wtedy, 11 lat temu, pojawił się w ustawie zapis najbliższa okolica. I ta najbliższa okolica, no, tak, najbliższa okolica była bardzo doprecyzowana w ustawie, że najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych to jest obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze krytycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przetarg. I stąd w 2003 roku, bo wcześniej dodam, że w ogóle było 100 metrów od najbliższego punktu przed 2003 roku. I stąd w 2003 roku pojawiła się ta najbliższa okolica. No, tak jak mówię, że to uwagi dostaliśmy od wojewody, że trzeba to doprecyzować. Dlatego też mając na względzie te uwagi, Rada Miejska w Gostyni przygotowała projekt uchwały, wypełniając tym samym tą normę kompetencyjną wyrażoną w artykule 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Została tutaj doprecyzowana lokalizacja miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w ten sposób, że określono, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 30 metrów od nieruchomości, na której znajdują się szkoła, przedszkole, placówka oświatowo-wychowawcza, placówka dotyczna i tak dalej. Czyli tutaj już podane są ściśle określone granice, czy od wejścia do budynku. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 30 metrów od nieruchomości, na której znajdują się szkoła i tak dalej. I dalej w drugim punkcie jest to wyjaśnione, że jak jest to liczone, odległość 30 metrów liczona będzie najkrótszą drogą dojścia do najbliższego wejścia na teren nieruchomości, o której przed chwilą mówiłam, do wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Spraw Obywatelskich, Zdrowia, Opieki Społecznej. Dziękuję bardzo. 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 Dlaczego zrobiliśmy 30? Dlatego, że część przedsiębiorców, którzy prowadzą już od lat działalność gospodarczą, znaczy w sensie no, sprzedają napoje alkoholowe, nie otrzymałaby zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Bo są sklepy, które są bardzo blisko szkół, przedszkoli, tego typu. I dlatego 30 metrów jest na tyle taką tą bezpieczną odległością, bo gdybyśmy zrobili 100 metrów, to w tej chwili, no bo tak jak mówię, sklepy sprzedaż na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych wydają co 2 lata. Co 2 lata starają się, no, nazwijmy to koncesje, to jest zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych, a gastronomia co 4 lata. I każdy w różnym terminie sukcesywnie, prawda, kończy się to zezwolenie, stara się o nowe. Teraz jeśli byśmy przyjęli 100 metrów, nie mam dokładnie danych ile, nie wiem, może 3 czy 4, no 4 przedsiębiorców na pewno by nie otrzymało zezwolenia, z uwagi na to, że no, nie jest tutaj. Czy są jakieś opinie w tej sprawie? Ile metrów różnych, nie różnych organizacji, stowarzyszeń? Nie ma takiego zapisu w ustawie, który by no, nakazywał, prawda? Występować, nie wiem, do szkół, przedszkoli, do kościołów. Nie ma takiego, czy nakazywał. Tak się wydaje, że te 30 metrów to jest niewiele, tak? Ja tak trochę tam podzielam to, że ktoś tam już tą działalność prowadzi, no ale no nie wiem, weźmy na przykład gimnazjum numer 2, prawda? No to wejście jest od posesji tam tak bardzo w głębi i licząc tak od wjazdu na posesję, no to tam już na pewno jest 30 metrów. No tak.
Ale to są też, mogę inne przykłady podać? Ja wiem. Tak trochę teoretyzuję. Czyli teraz gdzieś tam jest obok tam czyjaś tam działka, prawda? No i teraz on właściwie w bramie może ustawić punkt sprzedaży alkoholu. I teraz ktoś chodząc na lekcję, prawda, najpierw przechodzi po takiego sklepu. No, nie tak trochę głośno myślę, ale wiele jest takich, mówię o szkołach, które mają umieszczone te swoje wejścia, no tak nie bezpośrednio po sesji, tylko tak nieco w głębi, prawda? No nie wiem, gimnazjum numer 1, tak? To będziemy, które wejście teraz liczyć? Tam wejście do szkoły, faktycznie młodzież wchodzi ze szczytu tego budynku, który jest drugi w kolejności od ulicy Polnej, tak? No więc on się już pewnie tak znajduje, bo się wydaje, że już pewnie dalej niż 30 metrów, no. Tak, nie będziemy rozpatrywać, że wejście, bo rozumiem, że wejście każde, tak? Tam, gdzie jest wejście, gdzie jest furtka, gdzie jest... Pozwolenie na budowę to obejmuje, które jest wejście. Nie, ja dlatego pytam, no czy teraz, czy to jest, no bo tu jest... wejścia na teren nieruchomości, czyli rozumiemy, że przez bramę, tak? Czyli to jest jakakolwiek, nie wiem, no brama, która, czy furtka, na którą się wchodzi na nieruchomość, tak? Nie należy tego rozumieć, że jest to wejście do budynku. Nie, na teren. Na teren. Aha, czyli na teren. Do wejścia do punktu sprzedaży, czyli też do czyli teraz, sprzedaży. Czyli teraz to, o czym mówiłem, no to by znajdowało zastosowanie, licząc tam od tego, od furtki, tak? Tego gimnazjum numer 2. Tak. No ona jest tam troszkę w głębi, ale już nie tak daleko jak u mnie. Na dzień dzisiejszy, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany na terenie. Nie było. 100 metrów przed 2003, 11 lat temu. Tak, w 2003 roku. Ale to chyba wtedy o wejście chodziło do budynku. Wydaje to 100 metrów, tak. 100 metrów było na przykład. Tak, myślę, na pewno nie na nieruchomość. A potem od 2003 roku było w ten sposób, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany na terenie oraz w najbliższej okolicy nieruchomości. A ta najbliższa okolica nieruchomości była z kolei w ustawie o wychowaniu trzeźwości. Czytałam, ustawy też zawiły ten. Co to jest najbliższa okolica nieruchomości? No to jest obszar mierzony od granicy obiektu zamkniętych stąd, przeszkodą w charakterze patrycznym, jak krawędź jezdni, zabudowa, mur, ciek wodny, jakaś przeprawa most. No. Na podstawie wydanych zezwoleń miejsc, w których są wydawane zezwolenia. Tak, blisko są punkty, które są blisko na przykład i blisko przedszkoli. To są chyba najbardziej takie kilka punktów, które w tej chwili Koło kościoła na Polnej, koło kościoła przedszkola na są bardzo przeróżne uchwały, jeśli chodzi o inne miasta, naprawdę przeróżne. Tak, to jest
20 lutego 2014 roku w sprawie zasad usługowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy miasta Gostynia oraz w sprawie takiej mocy obowiązującej niektórych innych uchwał. Ustawa prawna Rada Miejska Gostynia uchwala co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się jako obowiązujące na terenie gminy miasta Gostynia zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwały nr 35 Rady Miejskiej w Gostynie z dnia 29 stycznia 2023 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy miasta Gostynia oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Gostynia. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Państwa radnych jest za podjęcie uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Ogłaszam, że za wprowadzeniem uchwały głosowało 8 osób, głosów przeciwnych 2, przyjęty też wstrzymujący. Panie Przewodniczący, dziękuję za wysłuchanie. Przechodzimy do punktu 9. Zmiany uchwały budżetowej miasta Gostynia na rok 2014 zaproponowane są posłem Szanownika Miejskiego Zarządu. Przedstawiliśmy Państwu projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2014 rok, w którym proponujemy dokonać zmian zarówno w planie dochodów, jak i wydatków budżetowych. Chciałam jeszcze do przedstawionego wcześniej projektu uchwały wprowadzić autopoprawki, które dotyczą zmniejszenia planu dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących o kwotę 185 265 zł, następnie zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych o łączną kwotę 35 500 zł. Następne autopoprawki dotyczą również zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 185 265 zł. I jeszcze jedna poprawka, autopoprawka, która dotyczy przeniesienia planu w wydatkach bieżących w kwocie 5000 zł. W dniu dzisiejszym otrzymaliście Państwo ten projekt uwzględniający wszystkie te autopoprawki, a wprowadzenie ich głównie spowodowane jest otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planach dotacji celowych dla naszej gminy na 2014 rok oraz otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gmin i subwencji ogólnej dla gmin również na bieżący rok. Po dokonaniu proponowanych zmian dochody budżetu ogółem zmniejszą się o łączną kwotę 149 765 zł, to jest o saldo wynikające ze zmniejszenia i zwiększenia planu. W tym dochody bieżące zmniejszą się o kwotę 152 265 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększą się o kwotę 2500 zł. Ta kwota w dochodach bieżących również stanowi per saldo wynikające z kwot zmniejszających i zwiększających plan. Następnie wydatki ogółem również zmniejszą się o łączną kwotę 149 765 zł, zmniejszając o tę kwotę wydatki bieżące budżetu. W dochodach budżetu na zmianę planu duży wpływ ma zmniejszenie subwencji ogólnej w części oświatowej. W tym roku jest to kwota 165 365 zł i o tę kwotę zmniejszy się plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń, w tym o kwotę 82 400 zł w szkołach podstawowych, o kwotę 62 200 zł w gimnazjach i w Miejskiej Szkole Muzycznej o kwotę 20 765 zł. Następnie na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego zmianie ulega plan dochodów z tytułu dotacji celowych
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a także własnych zadań bieżących gmin. W tym zmniejszeniu o kwotę 1800 zł ulega plan zarówno dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących, które przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Natomiast o kwotę 33 tysiące zł zwiększą się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin i ta kwota zwiększa plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Następnie zmniejszy się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 18 100 zł, zmniejszając o tę kwotę wydatki bieżące, w tym o kwotę 3700 zł wydatki z tytułu wypłaty zasiłków okresowych oraz o kwotę 14 300 zł, zmniejszając plan wydatków bieżących z tytułu wypłaty zasiłków stałych. Również proponujemy dokonać zmian w dochodach majątkowych o kwotę 2500 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna i ta kwota to jest 2500 zł z kwotą 5000 zł, która pochodzi z przeniesienia planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 7500 zł zwiększy plan wydatków bieżących na wynagrodzenia dla osoby, której zostaną zlecone pozyskiwanie i zrywka drewna z lasów komunalnych w ramach ich pielęgnacji. I ostatnia zmiana dotyczy przeniesienia planu w wydatkach bieżących w kwocie 5827 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na zwrot dotacji celowej z tytułu wypłaty świadczenia pomocy materialnej dla uczniów w związku z koniecznością dofinansowania zadania w 20% z dochodów własnych gmin. Takie zmiany proponujemy wprowadzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o budżetową miasta Gostynia na rok 2014. Podstawa prawna. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej miasta Gostynia na rok 2014 nr 231 łamane przez 2013 Rady Miejskiej Gostynia z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 185 265 zł. I zwiększa się o kwotę 35 500 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 47 838 746 zł. Punkt pierwszy. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 185 265 zł. I zwiększa się o kwotę 33 000 zł. To jest do kwoty 46 193 246 zł. Punkt drugi. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2500 zł, to jest do kwoty 1 645 500 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 najmniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody na 2014 rok. Punkt drugi. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 196 092 zł i zwiększa się o kwotę 46 327 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 43 169 417 zł. Po pierwsze wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 196 092 zł i zwiększa się o kwotę 46 327 zł. To jest do kwoty 41 736 432 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na 2014 rok.
Punkt trzeci. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do uchwały budżetowej programu wydatków bieżących na 2014 rok. Punkt czwarty. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej programu plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt piąty. Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniając się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Paragraf drugi wykonania uchwały powierza się do 17 grudnia. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych za podjęcie uchwały z naszego. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Ja się wstrzymałam do głosu. Za podjęciem uchwały głosowało 10 osób, przeciw głosów nie było, przy jednym się wstrzymujące. Dziękuję bardzo. I kolejny punkt 10. Zmiany wieloletniej programu finansowej również pana skarbnika. Do tej uchwały również na początku chciałam zgłosić autopoprawkę. A no, głównie dlatego, że były wprowadzone autopoprawki do wcześniej podjętej uchwały, ale również po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2014 rok należy, 13 rok, przepraszam, należy dostosować kwoty wieloletniej prognozie finansowej do kwot faktycznie wykonanego budżetu. I następne zmiany jeszcze, jakie wprowadzamy tutaj w wieloletniej prognozie finansowej, to są zmiany wprowadzone wydanymi przez burmistrza miasta zarządzeniami na kwotę 22 193 zł wprowadzoną zarządzeniem numer 5 na 2014. Z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 14 459 zł, również wprowadzone zarządzeniem burmistrza dnia 31 stycznia z rezerwy celowej na wypłatę dodatków energetycznych oraz z koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Tutaj chciałam jeszcze tak uzupełnić, bo to jest nowe zadanie, że osoby uprawnione do otrzymania tego dodatku to osoby, które mają przyznany dodatek mieszkaniowy. Mają przyznany dodatek mieszkaniowy i mają zawartą umowę na dostawę energii do lokalu, na który ten dodatek otrzymują. I dodatek energetyczny przyznawany jest na podstawie złożonego wniosku na gospodarstwo domowe. I na gospodarstwo domowe, które składa się z jednej osoby, jest to kwota 11 zł 36 groszy. Gospodarstwo od 2 do 4 osób jest to kwota 15 zł 77 groszy i powyżej 4 osób jest to kwota 18 zł 93 groszy. Jeszcze wprowadzamy w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Zmniejszamy, usuwamy limit zobowiązań dla przedsięwzięcia budowa miejskiego centrum handlowo-usługowego Bazar wraz z otoczeniem. Takie zmiany. Tutaj te zmiany, które były wprowadzone poprzednią uchwałą, bardzo szczegółowo są w tym projekcie, który Państwo dzisiaj otrzymaliście, przedstawione. Dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej Krosnej z 28 lutego 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 230.
32 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022. Podstawa prawna: Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 230 Rady Miejskiej w Gostyni 32 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2022. Przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 1 niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik nr 2 wraz z przedsięwzięciem wieloletnim przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań. Pierwsze. Związany z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 niniejszej uchwały. Punkt drugi. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rolę budżetową. Paragraf drugi. Uchwalenie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Gostynia. Paragraf trzeci. Uchwała wybrana. Uchwała podjęta do podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? I kto się wstrzymał? Uważam, że za podjęciem uchwały głosowało 10 osób, głosów przeciwnych, nie było przyjęto, bo się wstrzymujących. Przechodzimy do punktu 11. Przyjęcie ogłoszenia wyrażenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie. Czy Pan Przewodniczący będzie chciał? Czy przepraszam, czy proszę? Na komisji wypracowano plan pracy, plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Tak, pierwsza, kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej podjęte w 2013. Punkt drugi, kontrola funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod kątem działalności i funkcjonowania pływalni miejskiej. Punkt trzeci, wycenia ceny pracy burmistrza miasta w kontekście udzielania przy autorium. Punkt czwarty, kontrola Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Augustyna Filia przy ulicy Płockiej. Punkt piąty. Kontrola realizacji budżetu gminy Gostynin za pierwsze półrocze 2013 roku. Punkt szósty. Prowadzenie dalszej kontroli gminy miasta Gostynia w zakresie prawidłowości realizacji zadań pod tytułem Centralny Park Rekreacji, Kanalogii i Turystyki w Wyłącznym Terminie Gostynińskim. I punkt siódmy. Otrzymanie planu pracy komisji za 2014 rok. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Miejskiej Gostyni z dnia... Jeżeli mogę, jeżeli padło złoż burmistrza, że miasto już nie realizuje tego obiektu, to myślę, że ten punkt jest niepotrzebny. To było usta pana burmistrza, ale my jako komisja, żeśmy taki plan przyjęli i uważam, że trzeba tą temat prowadzić. Są służby prowadzą, żeśmy to zatrzymali na pewnym etapie, są postępowania. Myślę, przyzwoicie by było ten temat kiedyś zakończyć. Do pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jeśli chodzi o w sprawie sprzedaży tych gruntów pod budowę terenu, prawda? Ja nie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, dlatego pytam. Czy w tym temacie Komisja Rewizyjna wykonała jakieś kroki, żeby po prostu zobaczyć, jak wygląda sprawa tego wadium, prawda? I czy ostatecznie, faktycznie, no, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o podpisanie tego aktu notarialnego? To tak jak tutaj chyba pani burmistrz, pan burmistrz na ten temat będzie, ale ja chciałem zaznaczyć, że plan jest tylko ramowy. I tak jak zawsze mówię, przy planie Rady, pracy Rady Miasta, czyli planie, przy planie Rady Komisji Rewizyjnej, wszystkie tematy, które będą wypływać w czasie kadencji, tak jak i ten wypływ. Jeżeli będzie Rada uzna, że mamy się tym zajmować, my się tym zajmiemy, nie ma sprawy. Zawsze komisja jest otwarta na wszystkie sprawy, które będą wynikały w czasie naszej pracy. Dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej Gostynin z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu
następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej VI kadencji w Gostynie na rok 2014, określone załączniki niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego planu i podjęciu uchwały w takim wysiłku? Dziękuję uprzejmie. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Ogłaszam, że za podjęciem uchwały głosowało 10 osób, głosów przeciwników, bo 3 będzie się wstrzymywał. Kolejny punkt. 12. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok. Plan Rady Miejskiej został przedstawiony wszystkim komisjom do zaopiniowania, do wniesienia poprawek. Wszystkie poprawki zostały przez Państwa uwzględnione i zmienione. Państwo macie nowe plany, nowy plan pracy otrzymaliście, więc czy jeszcze Państwo będą dobrze, ale jest tak. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dobrze. Państwa, wszystkie te uwagi zostały, mówię, wniesione i poprawione bezpośrednio. Komisja Spraw Obywatelskich i Opieki Społecznej. Tam opinia pozytywna, razem z tymi poprawkami. Tak, dziękuję. Komisja Rewizyjna. Komisja Edukacji i Kultury Sportu. Mam opinia pozytywna wraz z poprawkami. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Opinia pozytywna z poprawkami. Dziękuję. Czy jeszcze Państwo jakieś ewentualne uwagi? Uchwała Rady Miejskiej w Gostynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostynie 2014 rok. Podstawa prawna Rada Miejska w Gostynie następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się do realizacji planu pracy Rady Miejskiej w VI kadencji w Gostynie na rok 2014 określony załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uważa się przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania ewentualnych zmian w tematycznym terminie sesji. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Państwa Rady Miejskiej za podjęciem uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Ogłaszam, że za podjęciem uchwały głosowało 11 osób, jest przeciw, wstrzymał się i nie było. 13. Porządku. Przyjęcie planu pracy Komisji Stałej Rady Miejskiej na 2014 rok. I w tym punkcie również Państwo wszyscy na swoich komisjach opracowywali plany, które poprawki mogę. Czy jeszcze ktoś może z Państwa ma jakieś uwagi? Pan Radny. W planie pracy Komisji Spraw Obywatelskich i Zdrowia jest punkt trzeci, mówienie sprawy z kartą dużej rodziny. 3+. No, 3+. Chciałem się, po prostu nie znam tej sprawy, nie jestem uczestnikiem tej komisji, ale na ten temat coś więcej wiecie. To jest sprawa dla mnie istotna, bo od mieszkańców wpływa sprawy, co coś robimy w tym temacie, jak wam na to wielu rodzin w naszym mieście. To jest jedno, co na przewodniczący trzeba. Właśnie była pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i już ją przygotowałem, że będzie to na komisji, żeby nam przedstawiła ile takich rodzin jest, jak można korzystać z dodatkowych funduszy. Po prostu w innych miastach jest to robione z funduszy samorządowych. Tylko nie wszystkie miasta stać na to. U nas mnie się wydaje, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa sprawnie. Wszystkie rodziny są objęte i dzieci opieką. Wiadomo, że to jest zawsze za mało, bo zawsze można więcej dać tym rodzinom wielodzietnym. No i właśnie czekamy na tą ustawę, jak tą pan prezydent panią podpisze, czy wejdzie w życie, nie wiadomo. No i będziemy na komisji rozważać, jak takim rodzinom pomóc.
To mogą być dodatkowe bilety do kina, do teatru, na basen, żeby każde, wszystkie dzieci z rodzinnych rodzin mogły korzystać od te rodziny, no, które ich stać po prostu na to, jak pomóc. No i będziemy ten temat poruszyć na komisji, zobaczymy, czy wniesiemy jakieś do budżetu, bo to środki na pewno będą do tego potrzebne, czy samorząd, czy co ustawa, bo wiemy z tego, że państwo narzuca nam niektóre rzeczy, a później nie daje środków. Mam nadzieję, że pieniądze wpłyną na ten, będzie możliwość jakaś skorzystania z tych środków. To tak tyle. Ja się bardzo cieszę, że radny Jaśkiewicz wziął pod uwagę pismo, które skierowałam do komisji właśnie o wprowadzenie zapisów rosyjskiej karty dużej rodziny. Trzeba tą wiedzę trochę uzupełnić, bo generalnie ta karta ma nie dotyczyć tylko i wyłącznie rodzin, które korzystają z pomocy MOC, tylko wszystkich rodzin wielodzietnych powyżej trójki dzieci, trójki i więcej w Gostyninie. Ja również przekażę dodatkowe materiały, bo to ma być, mam to omawiać tak na komisji również. I to nie tylko bezpłatne bilety do kina, bo niektórych rodzin, a zwłaszcza tych, które nie, bo korzystają z pomocy MOC, na to nie stać, ale to jest również inna pomoc i to, co my tutaj ustalimy, czy jakie my decyzje podejmiemy w sprawie ewentualnych zniżek dla tych rodzin, no to właśnie będzie gwarantowało, że pomagamy tym rodzinom wielodzietnym. To są zniżki do kina, tak jak Pan powiedział, ale to mogą być również zniżki od opłat za wywóz nieczystości, czy zniżki w opłacie za ciepłą wodę. To generalnie decyzja będzie tutaj musiała być podjęta przez nas, jakie te zniżki czy ulgi dla tych rodzin wielodzietnych zostaną podjęte. To też sprawa pierwszeństwa na przykład w naborze do przedszkola, nie tylko kwestii finansowych, tak? Ale chodzi o to, żeby rodziny wielodzietne były traktowane priorytetowo. Nie mówię, bo mam Boże, o swojej rodzinie, bo ja też mam cztery córki, tak? Ale takich rodzin w Gostyninie jest bardzo dużo i powtarzam, nie wszystkie rodziny korzystają z pomocy MOC. Czy jeszcze jakieś ewentualne zapytania do planu, bo to wszyscy Państwo uczestniczą we wszystkich komisjach? To była kwestia od zapoznania. To praca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, nie wiem, pani przewodnicząca nie ma dzisiaj. No mi chodzi tak informacja o turniejach sportowych na terenie miasta Gostynina i okolic. Jak to sobie wyobrażają? Jak to wyobrażają? Bo dla mnie te informacje jest po prostu za mało. Czy to będzie wydane coś na cały rok? W jaki sposób? Nie wszyscy mają internet. Nie wszyscy mogą wyjmować środki finansowe. Bardzo dużo to się okazało. Też mamy służbę na mieście i takie inne rzeczy. A z tego nie korzystają. Nie, chodziło o przedstawienie informacji organizowanych na komisji. Chociaż możemy też na podstawie jakichś tam związków kosztowego możemy powiedzieć, jakie w danym roku się planuje, czy jeszcze by było jakieś inne szczegóły, inne jednostki. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem planu pracy Komisji Stałej Rady Miejskiej na 2014 rok? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw przyjęciu? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ogłaszam, że za przyjęciem planu głosowało 11 osób. Kto przeciw, wstrzymać się nie było. Punkt 14. Przyjęcie protokołu 45, 46 i 47 sesji Rady Miejskiej. Czy Państwo mają uwagi do któregokolwiek z tych protokołów? Nie widzę. W takim razie, kto jest z Państwa za przyjęciem protokołu 45. sesji Rady Miejskiej? Dziękuję. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Nie ma uwagi. Ogłaszam, że za przyjęciem protokołu 45. sesji głosowało 8 osób, głosów przeciwnych nie było, przy 3 głosach wstrzymujących. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu 46. sesji Rady Miejskiej? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Ogłaszam, że za przyjęciem protokołu 46. sesji Rady Miejskiej głosowało 8 osób, przeciwnych 3 głosy wstrzymujące. I protokół numer 47 sesji Rady Miejskiej, kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Ogłaszam, że za przyjęciem protokołu 47 sesji Rady Miejskiej głosowało 8 osób, głosów przeciwnych 2 głosy 3 głosy wstrzymujące. 4. Wstrzymałam. Wstrzymała się pani. 3 głosy wstrzymujące. Trzeba było fotkę zrobić. Proszę bardzo. Tak, to macie protokół. Tutaj ten temat był poruszany nawet przez tutaj pana radnego Osiewicza, z tego co pamiętam, żeby protokoły, tak jak pan słusznie poruszał ten problem, jednak powinny być przed sesjami dostarczane nam do przeczytania. To by było naprawdę świetne rozwiązanie, które było poruszone nawet 2 lata temu. Oczywiście skutków tego nie widać, a szkoda, bo ja na przykład, gdy są inne osoby wstrzymujące, to by było tego protokołu dostarczyć nam. To by było na przykład. Jest bibliotekę, tutaj sama myślę, że też i obowiązek przybyć do biura i mieć chociaż kontakt jakiś. Pani przewodnicząca, z największym szacunkiem. Taka uwaga mamy, ze względu na to, że ja tutaj zaproponowałam i mówię radny, nie, że ja mam prawo też powiedzieć swoje zdanie. Ja odrzucam biuro rady miejskiej dosyć często. Niestety. Taka jest prawda. Ale tu wnoszę uwagę, że te protokoły, ten problem był poruszany wcześniej, 2 lata temu, rok temu, bez efektów. Warto by było, żeby to protokoły były zaznaczone. Wszystko. Ja zgłaszam taką informację, że dzisiaj były 3 podejmowane akurat przyjmowanie protokołu, więc z żadnego pani nie skorzystała, żeby go zapoznać się z Rady. Więc jeżeli pani tak często bywa, no to znaczy, że a te protokoły są z zeszłego roku, 45, więc wydaje się, że wypadało być jeden. A bo jedni potrafią przyjść, przeczytać, a inni nie potrafią. Ale dobrze, jeżeli będzie taka potrzeba. Państwa wola jest. Jeszcze tych, teraz jeszcze chłopcy, skoro ja przepraszam. Bardzo proszę, bo naprawdę tutaj jest takie przeciąganie następnych linek. Bardzo proszę, niech się radni wszyscy wypowiedzą. Z koalicji. Wcześniej państwo przyszli te 3 protokoły. Uczciwie. Tak szczerze. Słyszeli się, tak? No to ja mam do tego wątpliwości. Proszę teraz właśnie mi powiedzieć, jakie było. Czy pan nie zdjęcie zrobił? Nie, no, no naprawdę, no co się pani nie jest. Jeżeli ja odpytywanie, jeżeli ktoś podnosi rękę, no to no, no pani tutaj zakłóca, że wszyscy przyszli tylko te osoby. Ale nie wiem, czy byli. No podnieśli rękę, więc widocznie byli. Nie, no to jest hipotetyczne. Znowu zarzucamy sobie nawzajem jakieś tam uwagi. Już nie skończmy, skończmy z przedszkolem, tylko zachowujmy się normalnie, jak ale nie pani najpierw obecnie siebie zastosuje. Nie, zdaje. Dobrze? Pani kończę dyskusję, proszę pani, punkt w sprawie, protokoły były informacje na przyjęcie sprawy do następnego dnia. Nawet jeśli pani przewodnicząca, bardzo proszę, powiedziała pani, że był protokół ten już dostępny w biurze rady w grudniu, prawda? Dobrze, a jeśli ja na przykład bym chciała sobie przypomnieć. No dobrze, no z grudnia. Ale z ostatniego 30 grudnia, więc nie był w grudniu. Dobrze, przypuśćmy, prawda? Jeżeli ja na przykład chciałabym coś w styczniu, a teraz mamy koniec lutego, gdybym na przykład chciała sobie coś przypomnieć, prawda? I na przykład chciałabym ten protokół przed sesją sobie przeczytać na spokojnie. Mamy tylko prawo. Ja tylko proszę, żeby te protokoły były nam udostępniane przed sesją, żebyśmy mogli je normalnie przeczytać i przeanalizować. Dziękuję. Proszę pani radny. Dwa słowa. To znaczy, ja kiedyś poruszałem temat, że na przykład ja nie wiem, każdy może radny głosować jak sobie chce, nie ma problemu, nikt nie rekomendacji, to powiem. Słusznie radna powiedziała, że na przykład nie czytała, bo nie była udostępniona, to znaczy, że ma jakieś uwagi. Ale na przykład pani przewodnicząca mówi, czy ma ktoś jakieś uwagi. Okazuje się, że nikt nie ma uwagi. I wstrzymuje się. To znaczy nie ma uwag i wstrzymuje się, to jedno drugiemu przeczy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych.
Może najpierw odpowiedzieć na interpelację. Państwo otrzymali na piśmie, tak? Mam oczywiście. Nie, nie. Dobrze. I zamykaję panią również. Bardzo proszę. Pan radny Łosiewicz pyta o skrzyżowanie ulicy Kościuszki Legionów i temat sygnalizacji świetlnej. Chcę powiedzieć, że ten temat już był poruszany, tak mi się wydaje, jeśli sięgam pamięcią, z chwilą, kiedy do użytkowania zostało oddane netto. Takie dyskusje były prowadzone na zespole do spraw organizacji ruchu i wszyscy członkowie jakby byli przekonani o konieczności tam zamontowania sygnalizacji świetlnej. Jednak z uwagi na to, że to jest skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą miejską, to jest to inwestycja tej. To znaczy jest to inwestycja w zasadzie dróg wojewódzkich. Natomiast jakoś do tej pory nikt nie podjął tego tematu i my proponujemy, żeby wystąpić ponownie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg Miejskich i zaproponować właśnie wspólną może realizację w ramach porozumienia. Bo chyba życie pokazuje, że ta sygnalizacja jest tam potrzebna. Ta sprawa była poruszona, oglądanie wizytę na Radzie Bezpieczeństwa, bo tak. Na starostwie, bo ta sprawa była poruszona. No chyba na komisji tak. Napiszemy. I teraz wraca po raz kolejny temat parkingu, więc ja już po raz kolejny, nie wiem, który informuję, że jeszcze w dalszym ciągu jest to ta sprawa na etapie projektowania, ponieważ już kilkakrotnie była opiniowana propozycje tych parkingów, były opiniowane też na zespole do spraw organizacji, były zgłaszane uwagi. W tej chwili już wszystkie uwagi zostały wprowadzone. Aktualnie projekt jest w Wojewódzkiej Komendzie w Radomiu i jeszcze niezbędne będzie uzgodnienie w Urzędzie Marszałkowym. Pan Reder pyta o ocenę dróg, więc jak co roku po okresie zimowym taka ocena, ponieważ już nie ma zimowy, taka ocena dróg została już rozpoczęta, aktualnie trwa, czyli wszystkie ulice dokładnie zostały zbadane, ale już też równocześnie najmniejsze sprawy do wykonania, takie, chodziło to głównie o nawierzchnie gruntowe, takie sprawy na bieżąco już były wykonywane i sukcesywnie te naprawy będą wykonywane, oczywiście w miarę posiadanych środków w budżecie. I druga sprawa, sprawa sprzedaży gruntów, więc ten temat jest jakby w realizacji jeszcze. Wszystkie niezbędne protokoły uzgodnień do aktu notarialnego zostały przez naszego kupującego, czyli spółkę, podpisane i przekazane do pani notariusz. I teraz mamy informację, że zamykane są ostatnie sprawy związane z finansowaniem i inwestor, znaczy spółka Termy zapewnia, że to podpisanie aktu nastąpi być może już w pierwszych tygodniach marca. Tak w zasadzie na taką jeszcze refleksję chcę sobie pozwolić, że chyba w sytuacji, z jaką spotkał się nasz projekt, pozyskanie inwestora, który no, chce tutaj przyjść i zainwestować pieniądze w budowę takiego ośrodka, jak my mieliśmy już zaplanowane i tak jak był przewidywany w planie zagospodarowania, no, chyba jest najlepszym rozwiązaniem, jakie mogło spotkać tutaj ten nasz projekt. Pani radna Korańczyk porusza temat wilgoci w blokach natargowych. Kiedy była sprawa poruszana na komisji, poszła tam kontrola do tych bloków, pracownicy Wydziału Komunalnego i nasi budowlańcy z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. Został już skontrolowany jeden blok,
tygodniu poniedzieli będzie kontrola drugiego bloku. No i niestety okazuje się, że ta wilgoć nie jest przyczyną jakiegoś wadliwego wykonania, tylko niewłaściwego użytkowania obiektu. Tam, gdzie mieszkania są prawidłowo ogrzewane i wietrzone, tego problemu nie ma. Ale zdarzają się takie sytuacje, że ludziom nawet, no, użyję takiego słowa, nie chciało się zmieść śniegu z balkonu. I to też w niektórych przypadkach było przyczyną, że ta wilgoć gdzieś tam się dostała do mieszkania. I jeżeli będzie stwierdzone, że mieszkania nie są właściwie użytkowane, po prostu w takich przypadkach będą wypowiadane umowy. No dobrze, ja się chciałam powiedzieć. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć, że okres gwarancyjny się już skończył, ale wykonawca nie usunął jeszcze wszystkich usterek i jest wzywany pismem do usuwania usterek. Przykład rodziny, która mieszka na parterze, nie ma podpiwniczenia, więc jest zimno, zajmuje szczytowe mieszkanie, więc z każdej strony jest zimno, mieszkanie obok jest nieogrzewane, bo stoi puste, bo ktoś jest za granicą. Drugie mieszkanie zostało zalane, więc też jest puste, nie wiadomo z jakiego powodu. Ogrzewają prawidłowo. Dlaczego oni cierpią z tego tytułu? Dlaczego mają wilgoć na połowie, że tak powiem, ścian, w jednym pokoju, w drugim? Maleńkie dzieci tam mieszkają i rodzice nic z tym nie mogą zrobić, bo nie mają środków na to, żeby tego grzyba się pozbyć. A państwo mówicie, w porządku, rozumiem, że musicie skontrolować, że niewłaściwie grzeją. Oni akurat, jeśli o tej rodzinie mowa, grzeją prawidłowo, tylko po prostu mają tak ulokowane mieszkanie, że ta wilgoć wchodzi. Proszę pani, ja powiedziałam ogólnie, jakie są sytuacje. Nie wiem, o jakiej pani rodzinie mówi, ale to, że na przykład mieszkanie jest nie podpiwniczone, tylko tam jest na gruncie. Mieszkanie posiada ściany zewnętrzne, to nie znaczy, że one są zimne, bo przecież projekt budynek został wykonany zgodnie z projektem, a projekt musi być wykonany zgodnie z normami, i ściany muszą posiadać odpowiednie współczynniki przenikania, bo inaczej to taki projekt byłby niedopuszczony do pozwolenia na budowę. W każdym bądź razie ja chcę zakończyć i powiedzieć, że sprawa nie została pozostawiona, jest aktualnie badana i komisja poinformuje nas o wynikach tej kontroli i będą podjęte dalsze działania. Dziękuję. Aha, przepraszam, jeszcze pani radna Korajczyk pytała o orliki, sprzęt dla orlików. Ja pozwoliłam sobie tutaj poprosić panią Danusię, ponieważ Wydział Promocji zajmuje się tymi orlikami i chcemy przedstawić tutaj państwu radnym, jakie prace konserwacyjne i jakie zakupy sprzętowe były wykonane dla orlików właśnie. Szanowni państwo, może od razu powiem, że też nie miałam czasu, żeby wszystkie prace konserwacyjne wypisać, ale chociaż część powiem, że orliki są w sposób ciągły doposażane według zapotrzebowania zgłaszane przez koordynatora i na chwilę obecną jest wystarczająca liczba do wyprowadzenia zajęć na obiektach sprzętowych. Powiem, że no, mogę nawet państwu tutaj dokładnie stan faktyczny podać. Na przykład na ulicy numer SP1, piłek nożnych, do piłki nożnej jest 11, SP3 10, na sportowej 7, do piłki siatkowej SP1 5, SP3 5, sportowa 4, piłka ręczna 5, 4, do koszykowej 14 na SP1, 5 i 4 piłki na sportowej. W sposób ciągły są doposażane, to znaczy na przykład w 2010 roku dostaliśmy od Krajowej Federacji Sportu na wszystkie nauki SP1, SP3, wtedy jeszcze nie było przy ulicy Sportowej, 8 kg piłki nożnej, 4 kg do siatkówki, 4 piłki do koszykówki i 4 do ręcznej. W 2011 roku zakupiliśmy 8 kg do koszykówki, 2 piłki do ręcznej, 2 piłki do siatkówki. W 2012 roku otrzymaliśmy z kolei od Gostynieckiego Szkolnego Związku Sportowego 12 kg do piłki koszykowej. W 2013 roku były takie większe zakupy, to znaczy piłki nożne 15, piłki do koszykówki 9, piłki do ręcznej 3, piłki do siatkówki 3. Jak również w czerwcu zakupowane były siatki do bramek, siatki do piłk kopytów, haczyki do siatek, siatki na obręcze do piłki siatkowej, igły, pompki. Na łączną kwotę 6 tysięcy złotych bez 4 groszy.
W tej chwili w Wydziale Inwestycji jest w realizacji zadanie pod nazwą naprawa ogrodzenia SP nr 3 i naprawa piłkochwytów wraz z założeniem siatki sznurkowej na piłkochwytach. Więc tak jak mówię, sezon się zaczyna już od 1 marca, czyli od soboty. Na dzień dzisiejszy, bo cały czas robimy są czynne, ale na dzień dzisiejszy jest w tej chwili wystarczająca liczba piłek do prowadzenia tych zajęć, a wraz z rozpoczęciem sezonu 1 marca po otrzymaniu informacji o brakach w wyposażeniu ono będzie po prostu sukcesywnie uzupełniane. Jeszcze tu zapomniałam powiedzieć, że co roku również przeprowadzamy taką kompleksową konserwację orliczki wszystkich trzech, łącznie z zakupem i uzupełnieniem takiego węglatu. W zależności od wykonawca, prawda, ocenia ile ton na dane boisko trzeba. Są dosyć znaczne kwoty rocznie na... A jeszcze może tak powiem ogólnie, ponieważ nie zdążyłam się na pewno wszystkich tych prac konserwacyjnych nie zdążyłam wypisać, ale na bieżąco są takie prace konserwacyjne prowadzone w sensie naprawa siatki ogrodzeniowej, wymiana żarówek halogenowych na takich wysokich słupach, świetlnych, tak. No już nie wniosę o tej naprawa armatury w łazienkach, która jest też często zniszczona. Moje pytanie ma w związku z tym, że młodzi ludzie zwracali się z taką prośbą właśnie o interwencję w sprawie tych piłek, bo jeżeli są, to są jakieś już dość znacznie zniszczone, albo ich na niektórych punktach brakuje. I druga sprawa, to też zapytania padło o siatki do tych obręczy przy koszach na boisku do piłki koszykowej. To jest prośba mieszkańców, młodych mieszkańców, którzy korzystają z ulicy. Znaczy ja tutaj podałam tak na przykład 11 piłek do piłki nożnej, 10, to te piłki, które są dobre, bo takich faktycznie, więc podałam te liczby, to są piłki dobre i uważam, że na orlikach nawet nie powinno być więcej, dlatego że to jest, to są zespoły, prawda, powiedzmy do piłki nożnej, więc na jednym orliku może grać, prawda, jeden zespół. Czasami są sytuacje, szczególnie w godzinach takich powiedzmy od 15.30 do 18.00, kiedy przychodzi dzieci i młodzież i gdzie nie ma takich typowych rozgrywek piłki nożnej i te dzieci dostają od nas piłki, bo niejednokrotnie byłam również w zastępstwie na ulicach, to wiem, że nie możemy na przykład też wydać wszystkich 10 czy 11, bo powiedzmy dwóch chłopców sobie chce grać pomiędzy sobą, dlatego że my też nie upilnujemy, bo często się tak zdarza, że po prostu zabiera tę piłkę do... Tak, a też takie są sytuacje, że ponieważ to są boiska do piłki nożnej, koszykowej, siatkowej i animator, czy na przykład, no nie wiem, czy ja, która akurat byłam w zastępstwie, będąc na przykład na boisku do piłki koszykowej, nie zauważył, że dziecko kopnęło tak wysoko piłkę i na przykład do pana Dubielaka tam za płot. I nie przyzna się i niejednokrotnie po prostu tych piłek szukałam i po jakimś czasie to tam znalazłam. Też nie można wszystkich piłek zaznaczyć, że będzie 30 piłek na orliku, bo są to takie niepraktyczne rzeczy, tak. Bardzo się szybko ich pozbędziemy. Jeżeli mogę w tym punkcie jeszcze jakąś informację udzielić, to wiem, że pani przewodnicząca Komisji Edukacji, pani Lidia Barbikowska zrobiła rozeznanie po tych wszystkich orlikach, konsultowała się z panem koordynatorem, z osobami, które tam na tych orlikach pracują i no, nikt nie zgłosił jakiejś takiej informacji, że jest mało albo no nie jest tak, że wszystkie piłki nowe zaraz idą w ruch, prawda? Kto się trochę zna na tych sprawach, to wie, że trzeba nawet jedną zużyć, żeby można było grać następną. Ale nie wiem, to jest taka informacja. Dzisiaj nie mam pani przewodniczący, więc mówię. Pan tego nie zgłasza, jeżeli są problemy i potrzeby, to pewno zgłasza i są to natychmiast za jakiś czas na bieżąco zorganizowane. Dobrze, czy odpowiedzi wystarczające już? Zostały udzielone. Czy państwo jeszcze mają jakieś pytania do tych wypowiedzi? Pani burmistrz i pani naczelnik. Nie ma uwag, dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu 16. Sprawy różne.
Załączenie przekazuje uchwałę numer TE85204 2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 roku w celu szczegółowego wykorzystania. Jest to uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty umowy. Ustawa prawna. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół Płocku. Przewodnicząca Romana Ignasiak, Prokurator Adriana Wycharski i Agnieszka Małkowska. Paragraf pierwszy. Na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 oraz uchwały budżetowej na 2014 rok wydaje pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu miasta Gostynia. Paragraf drugi. Uchwała podlega opublikowaniu przez miasto Gostynia w trybie artykułu 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Paragraf trzeci. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia imienia uchwały. Uzasadnienie. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęły w dniu 7 stycznia 2014 roku drogą elektroniczną uchwała nr 230 2013 roku Rady Miejskiej w Gostynie 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 miasta Gostynia. W dniu 9 stycznia 2014 roku uchwała budżetowa miasta Gostynia na rok 2014. Uchwała nr 231 Rady Miejskiej z 30 grudnia 2013 roku. Skład orzekający dokonał analizy przedłożonych uchwał, z której wynika, że zachowana została wymagana artykułem 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2022 i uchwale budżetowej na 2014 rok. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań została zaplanowana przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu zadłużenia wynikającego z artykułu 233 ustawy o finansach publicznych. Biorąc powyższy pod uwagę, skład orzekający postanowił jak sentencję uchwały. Kolejne pismo jest to pismo od mieszkańców Gostynina w ulicy 18 stycznia do Rady Miasta Gostynina o przyjęcie uchwały w czasie ograniczenia linii na ulicy 18 stycznia 24 od 6 do 22. My mieszkańcy na ulicy 18 stycznia 24 zwracamy się z prośbą do Rady Miasta o ograniczenie myjni przez Sławomira Majewskiego w porze nocnej. Jest ona uciążliwa, są hałasy, krzyki, klientów, trzaskanie drzwiami. Myjnia wychodzi poza granicę działki, na której się znajduje i stale są interwencje policji. Proszę, aby Rada Miasta ustaliła nam godzinach od 6 do 22, bo pan Majewski zakłóca nam spoczynek nocy. Proszę o godzinę dla gminy naszych szerokich mieszkańców. Myjnia powstała bez naszej zgody z takim opisem. Pozwoliłam sobie złożyć to pismo do radców prawnych i taką informację, odpowiedź tym Państwu przygotowała opinia prawna na temat godzin otwarcia myjni samochodowej. Brzmienie artykułu 12 obowiązującej nadal ustawy 26 czerwca 1974 roku przepisy wprowadzające kodeks pracy stanowi, że gmina może określać dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności. Uchwała tego rodzaju stanowi akt prawa miejscowego o charakterze porządkowym, uchwalany na podstawie artykułu 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządu gminnego. Jego głównym celem, patrząc na umiejscowienie przepisów określonej ustawie, jest uwzględnienie praw i obowiązków pracodawcy, pracowników tych placówek, a nie potrzeba zapewnienia porządku publicznego, gdyż taki cel nie wynika z przepisów odnoszących się do godzin ich otwarcia i zamknięcia. W nawiasie przytoczony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 20 kwietnia 2010 roku, który znajduje się we wspólnocie 2010, łamane przez 24 przez 26. Samo zaś powołanie się na takie ustalenie czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych, które będzie uwzględniać spełnienie oczekiwań mieszkańców pobliżu, nie mieści się w granicach upoważnienia ustawowego z artykułu 12 paragraf 1 ustawy 74 roku. Przepisy wprowadzające kodeks pracy i tu też jest
przytoczony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie 14 maja 2013 roku. Ponadto, w myśl obowiązującego orzecznictwa, uchwalając tego rodzaju ograniczenia, należy mieć na względzie swobodę działalności gospodarczej, które ograniczenie zgodnie z artykułem 22 Konstytucji RP jest dopuszczane tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes społeczny. Przede wszystkim jednak, ponieważ uchwała Rady określenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych z działalnością należy do kategorii aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, o których mowa w artykule 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy, dlatego też nie może być skierowana do indywidualnie określonego podmiotu. Tym samym artykuł 12 paragraf 1 ustawy 26 czerwca 1974 roku przepisy wprowadzające kodeks pracy nie może stanowić podstawy rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej. W granicach kompetencji wynikającej z tego artykułu właściwy organ samorządu terytorialnego może wydawać tylko akty generalne, a więc skierowane do nieokreślonego indywidualnie kręgu podmiotów i w takim tylko zakresie może ograniczać swobodę działalności gospodarczej. W związku z powyższym Rada Miejska nie ma kompetencji do podjęcia uchwały zgodnie z wymaganiami państwa Danuty Profesora Pozamańskich oraz Elżbiety Tomasza Bieroń zawartymi we wniosku z dnia 3 stycznia 2014 roku. Przede wszystkim bowiem w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wykluczone jest określenie godzin otwarcia jednej tylko linii samochodowej, a ponadto w myśl obowiązujących przepisów prawa brak jest przesłanek usprawiedliwiających wprowadzenie tego rodzaju regulacji. Tym samym, co należy podkreślić, Rada Miejska nie jest organem władnym do rozstrzygnięcia kwestii będących przedmiotem sporu między panem Sławomirem Majewskim a wnioskodawcą. Kolejne pismo, jakie wpłynęło. Państwo pamiętacie, że na ostatniej sesji w 2013 roku podejmowaliśmy uchwałę odnośnie przedstawiciela do Rady Społecznej przez prezydent Pustyni i w tej chwili pan starosta wystąpił z takim pismem w nawiązaniu do pisma z 12 listopada 2013 roku dotyczącego dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Uprzejmie informuję, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Gostyni został przekształcony SPZO w Gostyni, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której nie funkcjonuje wyżej wymieniony organ. Wobec powyższego wybranie przedstawiciela do Rady Społecznej stało się bezprzedmiotowe. Jeszcze jedna informacja z urzędu. Miło nam poinformować Państwa, że obiekty zgłoszone przez gminę miasta Gostynina, termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 20 oraz termomodernizacja budynku miejskiego przy szkole nr 5 przy ulicy Bohanowskiego 2 zostały nagrodzone wizytówką ogólnopolskiego konkursu Modernizacja roku 2013. Z celem konkursu pokazanie przykładów udanych przedsięwzięć budowlanych ukończonych w 2013 roku, wyróżniających się szczególnymi walorami w celu uzyskania efektów dodatkowych i estetycznych bez konieczności realizacji nowej inwestycji. Patronat nad tą 18. edycją konkursu objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Instytut Badawczy Morskiej. I taki dyplom za udział w pierwszym etapie modernizacji roku przyszedł na do urzędu odnośnie tych dwóch miejsc na terenie Gostyni. To takie informacje, czy Państwo mają jakieś ogłoszenia, informacje do przekazania zagrożenia? Pan radny? Ja chciałbym zwrócić uwagę, bo była taka sytuacja, te wnioski pana Rybackiego były już przegłosowane, teraz była ta przerwa. Tam pan radny coś uzupełniał. Nie, to już tak nie powinno być żadnych uzupełnień pisów robionych. Nie, to kompetencje po prostu nie powinno się takich rzeczy robić. Zawsze głosowane. Ja nie wiem, co tam było, może słusznie pan coś tam. Pracować razem i to nie jest bicie piany.
temu miastu będzie groził totalny pustostan, co drugie mieszkanie będzie wkrótce puste. Komu to mieszkanie będzie? Co będzie się działo z tym mieszkaniem, które są teraz użytkowane przez mieszkańców? No komu? Komu wszyscy uciekają z tego miasta? Chodzi to tylko o odniesienie punktu do porządku obrad. Pani radna ma jakieś informacje do przekazania? Nie. Punktu do porządku obrad. I ja tutaj nawiązanie do tego wniosku, żeby zostały zgłoszone. Chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że sesja nadzwyczajna będzie zwołana, podejmiemy zginą uchwałę zgodności i może w końcu coś zaczniemy pracować w takim kierunku, żeby doprowadzić do tego wniosku, żebyśmy mogli coś zacząć, żebyśmy mogli zacząć coś robić dla tego miasta. Bo w tej chwili to jest tylko i wyłącznie wroczenie się, pole marketingowe, pole bitwy i nic nie robimy takiego, żeby tutaj zacząć działać coś w kierunku rozwoju gospodarczego. Wkrótce, tak jak powiedziałam, mieszkanie co drugie niestety będzie puste, ponieważ wszyscy wyjadą z tego miasta. I młodzież, i dorośli, i nic nie będziemy robić, tylko będziemy się droczyć, będziemy się tutaj sprzeczać i nic przeciągać. Ja w nawiązaniu do tego wniosku, który został dzisiaj złożony przez piąty radnych, proszę panią przewodniczącą o to, żeby do zwołania sesji nadzwyczajnej doszło, żebyśmy mogli się wypowiedzieć, żebyśmy mogli działać zgodnie z prawem, żebyśmy wyciągnęli sobie jakoś ręce w tym kierunku, żebyśmy zaczęli podejmować uchwały w kierunku tego, żeby robić coś tak, żeby to miasto zaczęło się rozwijać. Jest tyle do zrobienia, jest tyle możliwości, tylko troszeczkę dobrej woli. Tak, ja tylko chciałam odpowiedzieć pani radnej, że na pewno nie będzie kłopotu z zasiedleniem nowych mieszkań, ponieważ jest lista, na której jest ponad 100 oczekujących i lista dodatkowa, na której jest 80 rodzin oczekujących. Także na pewno problemu i to jest problem właśnie taki bardzo poważny do rozwiązania i dlatego podejmuje się te kroki, ponieważ te listy oczekujących są bardzo długie. Ja jeszcze tutaj do swojej wypowiedzi pani radnej Kosu. Jeśli ta sesja będzie zwołana, mam nadzieję, że tak będzie, to znaczy, że chcielibyśmy, bo to będzie pan doktor Gontarski na tej sesji, my z naszej strony prosilibyśmy o stosowanie oficjalnego zaproszenia do wojewody mazowieckiego, ale sądzę, że to będzie pan Jacek Woźniak z biura prawnego i do tylu, żeby ta strona również swoją opinię jeszcze raz przedstawiła. Dziękuję. Aha, jeszcze. Nie otrzymałam zarządzeń, o które prosiłam, a których na tej stronie internetowej nie ma. Proszę pani, no ale to chyba nie otrzyma te zarządzenia. No to nie jest tak, że natychmiast, tak, akurat nie ma pani naczelnik biura burmistrza i w tej chwili ja nie byłam w stanie pani przygotować tych zarządzeń. Ale w biurze burmistrza są do wglądu, także jeśli panią bardzo interesują, to się tam jest to, ale są inni mieszkańcy, którzy też chcieliby zobaczyć te dokumenty. Powtórzę jeszcze raz, szanowny kolego, że wniosek, który złożyłem w biurze rady, o zwołanie sesji nadzwyczajnej nie był w biurze głosowany. Nie musi robić. Czy jeszcze jakieś informacje do przekazania pan radny? Nie, dyskusja pan radny. Nie, nikt nie dyskutuje. Taką prozaiczkę chciałem się zbawić, że jest pani burmistrz poruszyć. Kiedyś poruszałem sprawę taką, mówię, sprawę tego zegara Kogubiela na tym skrzyżowaniu. Dalej to nie funkcjonuje, tylko też u nas świadczy jako mieście. I prosta, druga sprawa. To jest ten wiatr prawoskrętny do tego netto. Jest już wiosna, prawie już się zaczęła. Róbmy tam porządek, to jest przecież ta kostka jest taka tam przemielona przez takie samochody, które tam dostarczają. Jeśli chodzi o sprawę zegara, to odpowiem zaraz. Byli ściągani specjaliści od tego zegara i się okazuje, że jakiś czas funkcjonował, ale ta stacja telefonii komórkowej, która jest zlokalizowana tam na dachu bloku naprzeciw poczty, tam gdzie komenda dzielnicowa ma, powoduje takie zakłócenia, że odbija się to na pracy tego zegara. No, najprawdopodobniej trzeba będzie coś zmienić. Mogę? Jeszcze chciałbym prosić, Ja do Państwa, ja do Osiewicza
Tak? Ale proszę. Bo ja się uczestniczę do przewodniczącego komisji porządku. Mieszkańcy zgłaszają problem. Droga 60 przejęta, a zakręt, na którym jest ustawione strzałki podświetlane, nie są w tej chwili przejęte. Nie wiadomo, czyje one są kwestie. Niby są w tej chwili naprawione, ale nie jest uregulowany status. Jest to ważna sprawa, bo mieszkańcy, którzy tam mieszkają, boją się już raz samochód ciężarowy wjechał do domu. W związku z tym chodzi o to, jak będzie uregulowana kwestia prawna tych znaków drogowych i podświetlonych strzałek. Szkoda, że akurat nie było zapytania do pana burmistrza, ale mam faktycznie w sprawach różnych, mam ogromną prośbę, bo naprawdę ta sesja wszystkich zmęczyła. Ja mam taką prośbę, czy można by było, no oczywiście opozycję i koalicję, zaprosić na basen. Dziękujemy się i naprawdę opryszczą się. Może sobie tak proszę, można. Ale pod zimną wodę. Zapraszam. No szkoda, a to nie zawsze we wtorki w czwartek. Jest aerobik akurat. Panie radny, wróciłem na basenie po spontanie na udzielanie. O, po odwołaniu. Ale to nie znaczy, że pani to być może, że trzeba dać szansę. Czy jeszcze jakieś sprawy? Zamykam obrady 40.